Czy mieliśmy kiedyś, czy daliśmy sobie czas, by pochylić się nad słowem Pana Jezusa wypowiedzianym do uczniów w Wieczerniku? Do końca ich umiłował. Co to znaczy? Jestem w tym czasie w takim bardzo konkretnym zachwycie nad historią zbawienia. Może dlatego, że dzisiaj na katechezach moim klasom próbowałem w 30 minut opowiedzieć to, co się na teologii opowiada przez 5 lat. Historię zbawienia. Teraz wyzwanie jeszcze większe, bo spróbuję to zrobić w 3 minuty. Naukowcy twierdzą, że wszechświat powstał 14 miliardów lat temu. Dobrze, umownie można się na to zgodzić. Czemu nie? Do takiego faktu istnienia wszechświata można podejść na różne sposoby. Ano w taki sposób, że w ogóle mnie to nie interesuje. Znam to z autopsji, bo przez szereg lat w ogóle jakoś nie budziło to we mnie żadnej intrygi, ani takiego poczucia zachwytu, że jestem częścią kosmosu. Można do tego podejść na sposób naukowy. Stephen Hawking, jego książka na przykład, Krótka historia czasu. A można podejść na sposób bardzo duchowy i religijny, że za stworzeniem świata stoi kochający Stwórca, serce, który zanim stworzył Wszechświat, jak pisze w liście do Efezjan przepięknie Paweł Starsu, już przewidział nas, ciebie i mnie, że będziemy czyści i nieskalani przed Jego obliczem. Czyli w zamyśle Pana Boga, zanim powstała materia i Wszechświat, jestem już ja i ty w takim wyobrażeniu, że stoimy przed Nim czyści i nieskalani. Za początkiem Wszechświata stoi miłość. Tu się można byłoby na tym zatrzymać, ale idziemy dalej, bo Jego miłość jest czynna, aktywna, działająca, robi krok jak najbardziej w naszą stronę do końca. Przychodzi moment w historii ludzkości, w historii Izraela, że Pan Bóg się odsłania. Mojżeszowi daje swoje imię, które, jak już wiemy, oznacza: jestem teraz tutaj dla Ciebie. Teraz, czyli w tym momencie, tutaj, czyli tutaj, gdzie jesteś, dla Ciebie. A więc jest to obecność działająca, czynna, aktywna, a więc miłość, która się nie zatrzymuje, idzie jeszcze dalej. Gdyby Pan się zatrzymał tylko na tym imieniu, byłoby to piękne, ale czulibyśmy, że czegoś brakuje. Czego? Jeszcze większej bliskości. Więc On jako Stwórca Wszechświata, objawiając ludziom swoje imię, idzie dalej i staje się jednym z nas. Rodzi się z kobiety, tak chce, przychodzi jako Król Niebios, ale nie na złocistym rydwanie, chociaż mógłby. Przychodzi tak jak każdy z nas. Chce być prosty, chce być ubogi, chce być pokorny, chce być taki, żeby każdy z nas czuł, że ma do niego dostęp, czuł, że jest godzien przy nim usiąść. Czy to będzie prostytutka, czy to będzie pijaczek, czy to będzie zwykły człowiek, czy to będzie celnik, czy to będzie ktoś uwikłany w taki czy inny grzech, żeby człowiek mógł przy nim usiąść, mieć poczucie, że nie jest oceniany, że jest po prostu kochany. Do końca ich umiłował, czyli w Ewangelii widzimy, że trafia przede wszystkim do tych, którzy mają połamane życiorysy. Ci, którzy są biedni, którzy mają w sobie jakiś jęk, ten sam jęk, który miał naród wybrany w Egipcie, ten jęk sprawia, że Pan ku nim się skłania. Jego obecność i czynna miłość pragnie dokonywać przemiany serca właśnie u tych osób, które są umęczeni przez jakąkolwiek sytuację. Uczniom w Wieczerniku mówi, że do końca ich umiłował i daje tego bardzo konkretny wyraz, umywając ich brudne nogi. Idzie jeszcze dalej. Pozwala się kohorcie żołnierzy legionistów źle traktować po to, żeby dając im czas, aby w niejednym sercu pojawiła się taka wrażliwość na litość boską, co ja robię, biję niewinnego, chcę przestać, nie chcę tego czynić. Daje czas, ufając, że dotrze tą swoją pokorną, znoszącą wszystko, cierpliwą miłością, że dotrze do serca niejednego poganina. Staje się przestępcą. Pozwala się przybić do krzyża, bo wie, że tam obok niego wisi przestępca, jeden i drugi, złoczyniący, bandyta. Staje się ostatnim, żeby dotrzeć do ostatnich. Temu, który do niego woła: Jezu, wspomnij na mnie, mówi dziś ze mną. Słowo ze mną nawiązuje do komunii, której Pan Bóg pragnie. Z dobrym, bez wątpienia, ale ze złym także. Jak wiemy, Ewangelia, dobra nowina polega na tym, że Bóg kocha złego. Umiera, czyli solidaryzuje się z człowiekiem w najbardziej przerażającym człowieka doświadczeniu, jakim jest śmierć. Któregoś dnia oddam ostatni oddech ziemi, zamknę oczy, pójdę na drugą stronę. Co tam jest, nie mam pojęcia, ale na pewno w jakiś sposób tego będę się bał. Pan w to wchodzi, żeby ten moment śmierci także wypełnić swoją obecnością. Jak mówi jeden z teologów dwudziestowiecznych, Hans Urs von Balthasar, który dzisiaj nawijam po prostu po tej kawie,
dużo i gęsto. Pan, solidaryzując się z nami, dosłownie stał się trupem, żeby spocząć pośród trupów. Mógłby to zrobić jako ktoś, kto zna techniki oddychania, jest Bogiem, wykorzystuje energię i tylko udaje, że umiera. Nie. Umiera dosłownie, dając się połknąć przez czeluść śmierci, po to, żeby dotrzeć tam, którzy doświadczyli dokładnie tego samego. Idzie w tej miłości do końca, do otchłani. Czemu? Bo tam są ludzie. Tam są potomkowie Adama. Szeol, Wojd, Abys, nie? Pustkowie, Mrok. Idzie jako ten, który jest triumfatorem pokonującym śmierć. Ze swoim błyskiem wchodzi tam nie po to, żeby kogoś ocenić, całe szczęście, tylko po to, żeby ich w swoim świetle wyciągnąć z tej otchłani. Przepiękna ilustracja, obraz, który pokazuje, przedstawię, jak Pan Jezus wyciąga Adama. Tam zwracam uwagę na gest, w jaki Pan to robi. On go chwyta nie za rękę, bo to nie jest dzień dobry do widzenia, tylko za nadgarstek. To ja, jako zwycięzca śmierci, wyprowadzam Cię z czeluści, która połknęła Ciebie, ze śmierci, którą ja pokonałem. Więc do końca ich umiłował, to znaczy, że poszedł na sam koniec. Dalej się już nie da. Odwieczny Bóg, transcendentny, który jest poza materią, poza fizyką, poza warunkami, jakie panują w kosmosie i na Ziemi, w swojej kenozie rezygnuje ze swojego bóstwa po to, żeby stając się jednym z nas, dotrzeć na sam koniec ludzkiej egzystencji i naszej ludzkiej wędrówki, po to, żeby tam, znalazłszy potomków Adama, przywrócić ich Ojcu. To jest miłość, która wzrusza. To jest droga Pana do mnie, do nas, która tak bardzo odpowiada memu sercu, myślę, że nie tylko memu, odpowiada na najgłębsze pytania, na najgłębsze pragnienia, żeby Pan, Bóg, Król Niebios był mi, nam, Bogiem bliskim do końca. I tego się trzymam. I dlatego po dzień dzisiejszy jestem chrześcijaninem, jezuitą i Bogu dzięki za to. Amen.